Kochani, pozwólcie, że jeszcze zanim zaczniemy, ja też proszę Pana o to, aby był tu z nami, aby namaścił mnie Świętym Duchem. Jeśli możecie, to proszę Was o powstanie, a ja uklęknę. Wszechmogący Panie Boże, Ojcze, dziękuję Tobie za to, że przysłałeś mnie tutaj do tego zboru, abym mówił tutaj Twoje słowo. Tylko proszę Cię, błagam, namaść mnie Świętym Swym Duchem, abym mówił to, co Ty chcesz, abym tutaj przekazał. Otwieraj nasze umysły i nasze serca, abyśmy mogli przyjąć Twoją prawdę taką, jaką ona jest w Chrystusie. Dziękuję Tobie za wysłuchanie i odpowiedź na tę modlitwę. Też proszę Cię o to w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Kochani, bywamy tutaj dość rzadko, jak wiecie, ale postanowiłem dzisiaj też pomówić, jakby kontynuując w pewnym sensie temat, który podjąłem, gdy byłem tutaj ostatnio. Ostatnio mówiliśmy sobie co nieco na temat poselstwa trzech aniołów, ale nie tylko tego prawdziwego, ale tego podrobionego poselstwa, o którym była mowa w 16 rozdziale Księgi Objawienia, gdzie, jeśli pamiętacie, z ust smoka, bestii, fałszywego proroka wychodzą czyniące cuda duchy demonów, przedstawione jako żaby. Oczywiście nie chcę powtarzać tego wszystkiego, co mówiliśmy wtedy, ale dzisiaj chciałbym się skupić na tym, o czym będziemy dzisiaj mówić. Jak zwyciężać te przeciwne nam, ludowi Bożemu, moce. Stąd dzisiejszy tytuł kazania, bardzo mało oryginalny, Klucz do zwycięstwa. Nawiązując do treści poprzedniego kazania, które miałem na tym miejscu, udaliśmy się między innymi też w czasy Eksodusu, czy też tuż przed Eksodusem, przed wyjściem Izraelitów z ziemi egipskiej, kiedy Mojżesz i Aaron czynili cuda, zsyłając plagi na Egipt. Oczywiście to nie Mojżesz i Aaron zsyłali te cuda, tylko Bóg to czynił za ich pośrednictwem. Tak? Mówiliśmy, że dwie pierwsze plagi byli w stanie także podrobić czarownicy Faraona. Tak? Pamiętacie, kiedy były te plagi? Tak? Zamiana wody w krew i plaga żab. Co czytelnie nawiązuje do tego demonicznego poselstwa z Apokalipsy, z 16 rozdziału. Tak? Tam wychodzą żaby z ust tej fałszywej trójcy i tutaj druga plaga, którą Bóg zsyła na Egipt, to są właśnie też plaga żab. I była to ostatnia plaga, którą czarownicy działający w mocy szatana mogli podrobić. W jakiej mocy działali Mojżesz i Aaron? Tak? Już powiedzieliśmy sobie. Mocy Bożej, tak. W jakiej mocy działali czarownicy? Też już powiedziałem. Tak, szatana. Na pewno nie była to ta sama moc. Księga Wyjścia nie mówi nam, ilu tych czarowników było. Tradycja żydowska stwierdza, że było ich dwóch i nadaje im imiona Jannes i Jambres. I stąd też pojawiają się oni w Nowym Testamencie jako pewien przykład, typ na coś szczególnego. Jeżeli sobie otworzymy drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, myślę, że znamy dobrze ten fragment. Tam właśnie wymienieni są z imienia ci ludzie. Nie wiemy, czy dokładnie mieli tak na imię. Wiemy, że Paweł, jakby nawiązując do tej żydowskiej tradycji, umieszcza je, żeby było wiadomo i tak, o kogo chodzi. Trzeci rozdział listu do Tymoteusza. Tutaj starszy, doświadczony pastor pisze do młodszego pastora. Rozdział trzeci. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiadają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. W wierszu 8 właśnie są oni wymienieni.
Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawiali się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Myślę, że znamy dobrze ten fragment. Często go cytujemy. I zapewne nikt nie ma wątpliwości, że żyjemy w czasach, o których Paweł pisze. Stąd to wiemy chociażby na podstawie charakterystyki społeczeństw naszych czasów. I wiersz 8, który wymienia tych dwóch czarowników, Janesa i Jambresa, używa takiego porównania. Podobnie jak tamci sprzeciwiali się Mojżeszowi za jego czasów, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie za czasów Pawła. Kim są ci? Tamci to są właśnie ci czarownicy Faraona, a ci to są wszyscy generalnie przeciwnicy prawdy, których tutaj Paweł scharakteryzował w trzecim rozdziale. Że począwszy od wiersza drugiego. Pytanie, co mają wspólnego ci starożytni czarownicy i przeciwnicy prawdy w czasach Pawła i w naszych czasach? Otóż wiersze, które przeczytaliśmy, są kontynuacją myśli kończących rozdział drugi. Gdybym miał zacząć chronologicznie, to musiałbym zacząć od końcówki rozdziału drugiego i dopiero przejść do rozdziału trzeciego. Ale celowo odwróciłem tę kolejność. I tutaj właśnie w końcówce rozdziału drugiego Paweł daje Tymoteuszowi pewne cenne rady. Od 24 wiersza do 26. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością kronomernych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Po pierwsze widzimy tutaj, że Boży pracownik przejawia w ogóle inne cechy niż ludzie, których scharakteryzował w trzecim rozdziale. Bo tutaj Boży pracownik jest. No i powinien być, tak? Nie wydawać się w spory, powinien być uprzejmy, cierpliwy, łagodny. Natomiast w trzecim rozdziale mamy przeciwieństwo tego wszystkiego. Jest ta ciekawa rzecz w 26 wierszu. Diabeł zmusza ludzi do pełnienia jego woli. Inne przekłady biblijne, jak to zbadamy, mówią, że ci ludzie są zdani na wolę diabła. Biblia Gdańska mówi, że ci ludzie są pojmani ku czynieniu woli jego. Co oznacza taki niewolniczy przymus. W angielskiej Biblii Króla Jakuba w tym wierszu jest zamiast słowa sidła, które tutaj jest, jest użyte słowo captive, jeniec, że są wzięci jako jeńcy do niewoli. Generalnie cały rodzaj ludzki. Stąd też Paweł kontynuuje ten wiersz, rozdział trzeci, który czytaliśmy. Czyli a to wiedz. Czyli jakby, a mówię ci to dlatego, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I ludzie będą właśnie tacy, a tacy. A ci są tacy. Dlaczego? Bo, jak pisał wcześniej Paweł, diabeł trzyma ich w swoich sidłach jako swoich jeńców i niewolników i zmusza ich do pełnienia swojej woli. I to jest zastanawiające, bo na dobrą sprawę grzesznicy, tacy jak ci, których tutaj scharakteryzował Paweł w rozdziale trzecim, nie okazują, jakby mieli być do czegoś zmuszani. Ja też przecież jestem grzesznikiem. Niejednokrotnie krnąbrnym, nieposłusznym. Ja znam tę przyjemność, w cudzysłowie, grzeszenia. Czy grzech to jest coś tak strasznego, żeby trzeba było grzesznika do niego zmuszać? No właśnie. Grzesznik lubi grzeszyć. No chyba, że poznałem Boga i Duch Święty nauczy mnie patrzeć od razu na ten grzech. Jak coś jest dla mnie odrażające i odpychające, to tego nie robię. I w tym świetle łatwiej jest nam zrozumieć te wiersze. Jeszcze raz przeczytam te wiersze. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności,
napominający z łagodnością chronomernych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sileł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Jest tu taki kontrast. Jest diabeł zmuszający ludzi do grzechu, mimo iż ludzie nawet nie są świadomi, że są usidleni, że są niewolnikami. Zmuszani i manipulowani. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy nawet nie wierzą w istnienie szatana. A jednak robią dokładnie to, czego szatan od nich oczekuje, że będą robić. I dla kontrastu jest ukazany Bóg, który co? Cierpliwie przychodzi, Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania, że Bóg z taką cierpliwością, jego łagodnością przywodzi człowieka do upamiętania. Szatan zmusza, trzyma w niewoli, a Bóg przychodzi z łagodnością, cierpliwością. I taki człowiek, jeśli tylko przyjmie to Boże napomnienie, wyzwala się z sileł diabła. I czy wyzwolenie nie oznacza zwycięstwa? Jak najbardziej. Ale to jest bardzo widoczny warunek. Jeśli Paweł ukazuje nadzieję na upamiętanie, nieraz mówimy, że gdy coś się dzieje źle, że jest nadzieja na poprawę. Nadzieja to wspaniała rzecz. Ale nie chcę być źle zrozumiany, to jednak nie jest to samo, co stuprocentowa pewność. W przypadku, gdy jakaś szansa, dobry znak, ale wybór ostatecznie należy do mnie. Bóg jest tu ukazany jako ten, który robi wszystko ze swojej strony, co tylko jest możliwe, żeby uratować człowieka, ale on nie postępuje tak jak szatan, aby zmuszać ludzi do pełnienia jego woli. I to odróżnia naszego Pana od tyrańskiego władcy tego świata. Gdy Izrael miał wejść do ziemi obiecanej, Mojżesz ostrzegał. Wybór należy do was. Wybierajcie mądrze. Było podane błogosławieństwo, przekleństwo, ale żadnego przymusu. Gdy Jozue wprowadził już Izrael do Kanaanu i podzielił zdobytą ziemię obiecaną na każde plemię, też zebrał starszych izraelskich i też ich ostrzegł. Wybierzcie, komu chcecie służyć. Jezus w krytycznym momencie, gdy wielu uczniów odwróciło się od Niego, czytamy to w bodajże 6 rozdziale Ewangelii Jana, odeszło, już nie chcieli z Nim chodzić. A On się zwrócił wtedy do 12 apostołów i pyta, czy i wy chcecie odejść? Macie wybór. Jeśli wam się nie podoba, też możecie iść. Co odpowiedzieli uczniowie? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. My nawet nie mamy dokąd pójść. My nie chcemy tam iść. My chcemy być przy Tobie. Był wybór z miłości. Bez przymuszania nikogo. Paweł wyraźnie naucza, że Bóg może przywieść ludzi do upamiętania i poznania prawdy i w ten sposób ludzie wyzwolą się z sileł diabła, który zmusza ich do pełnienia swojej woli lub według innych przykładów są jeńcami diabła, zdanymi na jego wolę. I to jest bardzo znamienne, że Paweł wyraził podobne myśli w innym liście, w liście do Hebrajczyków, ponieważ wierzymy, że Paweł też jest jego autorem. List do Hebrajczyków, rozdział 2, wiersze 14 i 15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czemu ludzie boją się śmierci? Bo nie wiedzą, co będzie potem. Wierzący chrześcijanin nie ma wątpliwości. Jeżeli będę żył z Chrystusem, nie muszę bać się śmierci, bo nawet jeżeli umrę, czeka mnie zmartwychwstanie do życia wiecznego, dlatego że co tutaj czytamy, Jezus zwyciężył śmierć i zwyciężył tego, który przez lęk trzymał ludzi w niewoli. I On to zwycięstwo, Jezus, przez to zwycięstwo chce ofiarować je swoim naśladowcom. Ale oczywiście teraz wrócimy znowu jeszcze do drugiego listu Pawła do Tymoteusza, do tych właśnie końcowych wierszy drugiego rozdziału. Powiedzieliśmy sobie, o czym te słowa mówią.
Teraz powiedzmy sobie, o czym one nie mówią. Na pewno nie mogą być one wymówką dla grzechu. To jest coś, co się dzisiaj często słyszy też. Bo my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Albo my mamy grzeszną naturę. Albo to diabeł nas zmusza. No tak. W wierszu 26 jest napisane, że diabeł zmusza nas do grzechu, ale równocześnie w tym samym wierszu jest napisane co? Że jest możliwość wyzwolenia. I tego się trzymajmy. Że jest możliwość wyzwolenia. Że Jezus nas wyzwala. To ogłaszajmy. Tak, mam grzeszną naturę, ale Jezus dał mi nad nią zwycięstwo. Tak, szatan trzymał mnie w sidłach, ale Jezus mnie z nich uwolnił. Nie odbierajmy Jezusowi tej przyjemności z obdarowania nas zwycięstwem. Nie odbierajmy sobie przywileju stania się dziećmi Bożymi. Nie ma innego sposobu na zwycięstwo. Nie ma innego sposobu na wolność, jak tylko poddanie się Jezusowi. Na wolność. Od czego? Jak czytaliśmy. Od sideł szatańskich, które oznaczają co? Pełnienie Jego woli. Grzech. Łamanie Bożego prawa. To właśnie Jezus miał na myśli, mówiąc, że właśnie tylko On może nas wyzwolić. Zresztą możemy to przeczytać. Jest bardzo pewien ciekawy rozdział w Ewangelii Jana, rozdział 8, gdzie Jezus właśnie mówi do Żydów. Cały ten dialog jest bardzo ciekawy. Natomiast ja chciałbym przeczytać tylko pewien fragment. Rozdział 8 Ewangelii Jana, wiersze od 31 do 42. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Innymi słowy, uwolni, wyzwoli, zwyciężycie. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Czy Jezus kłamał? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Może wystarczy. Zwróćcie uwagę na ten kontrast. Oto stoi przed nami Jezus. Ten, który chce nas wyswobodzić. Uwolnić. Dać zwycięstwo. Z drugiej strony są oni. Zresztą może nawet nie oni. To my. Ci, którzy byli zmanipulowani przez szatana tak bardzo, że nawet nie chcieli się przyznać do tego, że mają jakiś problem. Problem z własną grzesznością? My? Tacy doskonali? Potomstwo Abrahama? A co ty nas tu będziesz pouczał? Ty jesteś zrodzony z nierządu. Nawet się nie uczyłeś w żadnej renomowanej rabinackiej szkole. I ty chcesz tak nas pouczać? Za kogo ty się uważasz? Gdy popatrzymy teraz na siebie, lud Boży czasów końca, adwentystów, często słyszy się podobne rzeczy. Duch proroctwa? Ellen White, jakaś pannica, która nawet podstawówki nie skończyła? Ona ma nas pouczać? Mamy przyjmować jej rady? Nie jej rady. Rady, które Bóg przez nią udzielił. Ten sam Duch Święty, który natchnął pisarzy biblijnych, natchnął i ją. Jeśli ktoś nie chce tego uznawać, nie musi.
droga wolna. Ale jeżeli uznajemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, wtedy musimy słuchać głosu Bożego. Choćby nawet przemówił przez osła. A tak wchodzimy w te laodycejskie myślenie. Jestem bogaty, ja nic nie potrzebuję. Nikt mi nie musi mówić, co ja mam robić. Ja nie mam żadnego problemu. A Jezus mówi, jak sobie namaścisz oczy, to zobaczysz, że masz problem. Czy nie o takiej właśnie postawie pisał Paweł w drugim liście do Tymoteusza, właśnie w tym rozdziale trzecim, że będą tacy, którzy mają pozór prawdy, ale nie mają mocy tej prawdy. Otwórzmy jeszcze raz ten rozdział. Rozdział trzeci drugiego listu do Tymoteusza. Nie ma tam nic dobrego o ludziach tego świata. A może to też o nas? Paweł mówi, że ci samolubni, nieposłuszni ludzie przeciwstawiają się prawdzie, jak Janes i Jambres, czyli czarownicy Faraona, przeciwstawiali się Mojżeszowi. I omawialiśmy to ostatnim razem. To byli ludzie, którzy posiadają wiedzę tajemną. Sądzili, że panują oni nad mocami demonicznymi. Że są one zawsze do ich dyspozycji. Ale tak naprawdę, tak jak czytamy tutaj, to oni byli w niewoli u szatana. Oni myśleli, że to oni mają władzę nad demonami, a to demony trzymały ich w garści. Nie trzeba mieć wiedzy tajemnej, nie trzeba być okultystą i czarownikiem, by być w sidłach diabelskich. Prawda? Wystarczy tylko ulec grzechom. I wiersz 9 mówi, że daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to i się z tamtymi stało. Co się z tamtymi stało? Ostatnim razem powiedzieliśmy sobie, że czarownicy Faraona zostali upokorzeni, ich czary na nic się nie zdały, nie byli w stanie podrabiać dalej Bożych cudów. Już od trzeciej plagi, tej plagi much czy komarów, już nie potrafili nic zrobić. Bóg postawił granicę, powiedział, dalej ja będę działał, a wy teraz się będziecie tego przyglądać. Nie byli w stanie podrabiać Bożych cudów, nie mówiąc już o tym, że nie byli w stanie ich zatrzymać czy niwelować skutków plag. Co więcej, nawet sami siebie nie byli w stanie ocalić przed tymi plagami. Choćby plaga wrzodów. W Księdze Wyjścia 9 rozdział 11 wiersz tam czytamy, że czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo czarowników pokryły wrzody tak samo jak wszystkich Egipcjan. Upokarzające? Na pewno. Być może oni uważali się za lepszych niż inni ludzie, ale Pan pokazał, że jesteście dokładnie tacy sami. To jest ten obraz, ten typ na czas końca. Ludzie nieprawi, sprzeciwiający się prawdzie, zostaną upokorzeni w dniu powtórnego przyjścia Pana, gdy okaże się, że ci pogardzani, którzy głosili im Ewangelię, ci sekciarze, wyśmiewani i prześladowani, jednak mieli rację. W owym dniu biadać będą wszystkie plemiona ziemi, powiedział Jezus Mateusza 24:30. Niekoniecznie jednak wszyscy będą musieli czekać z tym aż do końca czasów. Paweł pisał o tym tak, jakby spodziewał się tego typu zdarzeń jeszcze za swojego życia. On wiedział, o czym mówi. Tak jak czarownicy Faraona zostali upokorzeni dość szybko, jeszcze za ich życia, tak wielu przeciwników musiało zamilknąć, gdy zostali skonfrontowani z prawdą ukazaną w Bożej mocy, czymś niezaprzeczalnym. Gdy czarownicy stwierdzili, że nie są w stanie podrobić tej plagi komarów, stwierdzili, w tym jest palec Boży. To nas przerasta. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to i się z tamtymi stało. Paweł użył ostrego słowa, głupota. Według tysiąclatki bezmyślność. Według angielskiej Biblii króla Jakuba użyte jest słowo folly, oznaczające coś więcej jak głupotę, ale i brak rozwagi, szaleństwo, wariactwo. Apostoł Paweł jest dzisiaj w wielu kręgach niepopularny, bo nazywa rzeczy po imieniu. Niektórzy by chcieli wykreślić jego księgi, jego listy z kanonu biblijnego. Człowiek odrzucający prawdę, sprzeciwiający się Bogu, jest głupi, nierozsądny, szalony, jest wariatem. Ostre słowa, ale to są słowa, które znajdujemy w Piśmie Świętym.
Paweł i wszyscy apostołowie nie byli teoretykami. Oni praktykowali tę wiarę, oni praktykowali tę prawdę. Czemu to mówię? Bo dzisiaj chciałbym na przykładzie nie tyle słów listu, ale namacalnych doświadczeń apostołów pokazać te zasady, o których mówimy. Z jednej strony szatańskie zniewolenie i głupota, z drugiej strony zwycięstwo i prawda. Może kilka wybranych epizodów z Dziejów Apostolskich, które nam pokażą właśnie, w jaki sposób te rzeczy objawiały się już w czasach Nowego Testamentu. W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich mamy oczywiście sytuację, którą znamy. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, 9 pierwszych wierszy. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9. Niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki jego. I zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł w nim do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Dalej. Paweł i Sylas w mieście Filipi. 16 rozdział. Wiersze od 16 do 18. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Te pierwsze dwa przykłady są dla nas proste. To byli ludzie, którzy znali Jezusa. Chodzi o tą osobistą głębokość, znajomość Jezusa, bo nawet jeżeli przyjmiemy oczywiście, że Paweł nie znał, nie chodził z Jezusem tak jak 12, to jednak kontynuował tą relację z Nim. I tam, gdzie On go posłał, tam szedł i wykonywał Jego wolę. Ta głęboka, osobista znajomość Jezusa przejawia się na jego działaniu właśnie przez człowieka, który mu zawierzył. Zobaczcie, że uzdrowienie z chorób czy wypędzanie demonów nie odbywało się w ich własnej mocy, tylko w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa chodź, w imieniu Jezusa Chrystusa wyjdź z niej natychmiast. Jeśli choroby i demony były posłuszne głosowi Jezusa, kiedy je wypędzał, tak samo muszą być posłuszne Jego świętemu imieniu, które jest wzywane jako rękojmia, fundament jakiegokolwiek działania. Szczególnie, że są to działania na terytorium wroga. Nie ukrywajmy, jesteśmy na terytorium wroga. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami. Tak więc apostołowie mieli prawo, przywilej i obowiązek na imię Jezusa Chrystusa wypędzać choroby i demony. To tyle, jeśli chodzi o tamte dwa przykłady. Ale jest jeszcze jedna dziwna sytuacja. Trzecia sytuacja, którą chciałbym zacytować z Dziejów Apostolskich. Ona jest dość dziwna. Paweł w Efezie. Teraz skupimy się właśnie na działalności Pawła w Efezie aż do końca kazania. Rozdział 19. Rozdział 19, wiersze od 8 do 12. Odtąd Paweł przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, tak, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła.
tak iż nawet chustki lub przepastki, które dotknęły skóry Jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Nie zawsze adwentyści lubią ten fragment. On się zrazu kojarzy z jakimś kultem religii, jaki kwitnie w kościele powszechnym, kościele także prawosławnym. Chociaż nie wiem, na ile te dwie sprawy mają ze sobą związek. Ja tu osobiście nie widzę przesłanek do bałwochwalstwa i zaraz powiem dlaczego. Pamiętacie, jak wcześniej Paweł i Barnaba byli w Listrze i gdy przemawiali, ludzie powiedzieli: o, bogowie wstąpili do nas w ludzkiej postaci. Wtedy co zrobili? Rozerwali swoje szaty, powiedzieli: ludzie, czy wyście powariowali? Co wy robicie? A tutaj w Efezie co mamy? Przecież to jest ten sam apostoł Paweł. Nieprzypadkowo zacząłem czytać od wiersza 8 zamiast na przykład od 11. Bo kiedy Paweł przybył do Efezu, co najpierw robił? Cuda czy nauczanie? Nauczanie. Otóż to. Całe 2 lata nauczał. Najpierw w synagodze, a potem w szkole Tyranosa. I wszyscy okoliczni mieszkańcy, i Żydzi, i Grecy mogli usłyszeć słowo Pańskie. Ewangelię wieczną o ofierze Chrystusa, o nadziei na wyzwolenie z sileł grzechu. I dopiero wtedy, kiedy Łukasz, który jest autorem dziejów apostolskich, dopiero wtedy, kiedy Łukasz napisał o nauczaniu Pawła, dopiero wtedy wspomina, że były przy okazji też cuda. Jak to możliwe, że jak dotknąłem chustką skóry Pawła i potem kładłem tę chustkę na chorym lub opętanym, to ten ozdrowiał? Jak to możliwe? Było coś cudownego w tych chustkach? Nie. Było coś cudownego w Pawle? Też nie. Ale jego świadectwo, jego poselstwo było za to najcudowniejsze, najważniejsze. Ewangelia, krzyż, zmartwychwstanie, zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad śmiercią, życie wieczne. Jakże silnie musiała się rozkrzewić wiara w Efezie przez te 2 lata. To wiara jest kluczem. Wiara, kochani. Pamiętacie kobietę, która cierpiała na krwotok, która dotknęła się szaty Jezusa, aby być uzdrowiona? Coś było niezwykłego w szatach Jezusa? Nie. Ale co jej Jezus powiedział? Co ją uzdrowiło? Wiara twoja, córko, cię uzdrowiła. Wiara przejawiona w działaniu. To nie Paweł uzdrawiał ludzi. To nie chustki uzdrawiały ludzi. To sam Bóg był w tym obecny. On sam potwierdzał. To jest prawdziwe świadectwo. Dlatego to działało nawet w taki sposób, który nam się dzisiaj wydaje dziwny. Ale tak było. Tam działał Bóg w odpowiedzi na wiarę Pawła i tych, którzy uwierzyli jego słowom. Kiedyś pastor poprosił mnie, żebym udał się do pewnej osoby, którą gdzieś tam odwiedzali wcześniej z ankietami, dlatego, że ona miała podobne przeżycia jak ja. Ona w zasadzie nadal jeszcze wtedy była we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, z której ja już dawno odszedłem. Po prostu posłał mnie tam, bo miałbym z nią wspólny temat do rozmowy. Rozmawialiśmy tam bardzo długo, ponad 3 godziny chyba siedziałem u niej w domu, przekazując jej różne prawdy. Ostatecznie, co smutne, nie chciała dalej jakby kontynuować tego, ani zerwać z tym, chociaż sama stwierdziła, że coś jest nie w porządku. Ona, my rozmawialiśmy o cudach, ona tak powiedziała, bo ksiądz jej tak powiedział, na temat cudów. Czemu dzisiaj nie ma cudów? I no i ten ksiądz jej tak powiedział, a ona mi powiedziała, że dzisiaj nie ma cudów, bo kiedyś cuda czynili apostołowie, ale oni umarli i od tej pory nie ma cudów. No to ja jej się pytam, a kto czynił te cuda? Apostołowie czy Bóg? Bóg. Bóg dalej żyje. Bóg jest cały czas ten sam. I wtedy zacząłem opowiadać doświadczenia swoje, mojej rodziny, moich bliskich, gdzieś przeczytane, które też znamy w kościele. Ja była w szoku. Była, słuchając tych rzeczy. Mówię, dalej się dzieją cuda. Oczywiście nie są one nagłaśniane, bo nikomu nie zależy na tym, żeby Boże cuda były rozgłaśniane. Chyba, że mogą przysłużyć się kanonizacji jakiegoś katolickiego świętego. Ale to już nie są Boże cuda.
Czyli zobaczcie. Trzeba także podkreślić, że tego typu cuda działy się właśnie w tym miejscu. To miejsce też jest pewnym kluczem do tego, dlaczego to się działo. Dlaczego w Egipcie działy się te plagi? Pamiętajmy, byli tam czarownicy, którzy robili podobne rzeczy, więc Pan Bóg musiał im postawić zaporę i pokazać, że On potrafi robić coś jeszcze wspanialszego. Czy Efes był aż tak niezwykły? Musicie mi wybaczyć, że teraz będę cytował z Ducha Proroctwa. Mam nadzieję, że nie będzie tego zbyt dużo i zbyt męcząco, ale to jest bardzo ważny komentarz. To jest z książki Ellen White Działalność apostołów, z rozdziału, który opisuje te wydarzenia. Jest to rozdział zatytułowany Efes. Teraz aż do końca, jeżeli będę cytował z Ellen White, to będzie właśnie z tego rozdziału, z tej książki. Paweł widział, że otworzyły się przed nim szeroko wrota dla owocnej działalności, chociaż przeciwników jest wielu. Efes był nie tylko największym, ale jednym z najbardziej zepsutych miast Azji. Zabobony i przyjemności zmysłowe zaprzątały uwagę jego próżnujących mieszkańców. Coś jak nasze dzisiejsze miasta, co? W cieniu świątyń chroniła się wszelka zbrodnia i rozwijał się najniższy występek. Efes był popularnym ośrodkiem kultu Artemidy. Sława wspaniałej świątyni Artemidy Efeskiej rozchodziła się po całym świecie. Przewyższający wszystko przepych wzbudzał dumę mieszkańców miasta i całego narodu. Wieść głosiła, że bóstwo znajdujące się w świątyni przybyło wprost z nieba. Nad posągiem widniały symboliczne znaki, które jak wierzono posiadały wielką moc. Efezjanie w swych księgach starali się wyjaśnić znaczenie i zastosowanie tych symboli. Wśród tych, którzy skwapliwie badali te kosztowne księgi, było wielu magów, którzy wywierali potężny wpływ na umysły zabobonnych czcicieli posągu znajdującego się w świątyni. Apostoł Paweł podczas swej pracy w Efezie otrzymał specjalne dowody przychylności Bożej. Wysiłkom jego towarzyszyła moc Boża, wielu doznało uzdrowienia z różnych cielesnych dolegliwości. I tu jest cytat właśnie z ten, który czytaliśmy, że Bóg czynił te cuda, gdy te chustki kładziono na chorych i choroby ustępowały, złe duchy wychodziły. I dalej siostra White pisze tak. Te przejawy nadnaturalnej mocy były daleko potężniejsze niż te, których Efezjanie byli dotąd świadkami. To znaczy, że Efezjanie musieli widzieć też cuda innego rodzaju wcześniej. Tak czy nie? Tak. Widzieli cuda innego rodzaju, innego pokroju. Te, którzy czynili magowie, o których jest mowa. A ich charakter wykluczał możliwość wykorzystania jakiejś zręcznej sztuczki czy czarnoksięstwa. Ponieważ cudów tych dokonywano w imię Jezusa z Nazaretu, lud miał sposobność przekonania się, że Bóg niebios jest potężniejszy od magów oddających cześć bogini Artemidzie. Pan wywyższał w ten sposób swego sługę, nawet przed samymi bałwochwalcami, przenosząc jego moc ponad to, czym dysponowali najpotężniejsi ulubieni magowie. Paweł w Efezie znalazł się poniekąd w tej samej sytuacji, czy w podobnej sytuacji, jak Mojżesz w Egipcie. Prawda? Obydwaj, i Mojżesz i Paweł, mieli bardzo ważne poselstwo. Obydwaj mieli uwierzytelnienie od samego Boga. Obydwaj musieli konfrontować swoje dzieło wobec magów, wobec adeptów wiedzy tajemnej. I rezultatem też działania obydwu było wyprowadzenie ludu Bożego. Mojżesz wyprowadził fizycznie lud Boży z Egiptu, a Bóg przez Pawła założył w Efezie Kościół Boży. Ludzi, którzy uwolnili się od tych wszystkich wpływów złych, które były w tym miejscu. No właśnie, i teraz dochodzimy do wielce intrygującego momentu. Dalej, jak czytamy rozdział 19 z Dziejów Apostolskich, to dochodzimy do wierszy od 13 do 16. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I znowu zrobiło się dziwnie.
No jak to jest? Wcześniej czytaliśmy, że wystarczyło zanieść opętanemu chustkę, która dotknęła Pawła i demon wychodził. A teraz poszli chłopaki do opętanego, w imię Jezusa wołali i zamiast wygonić demona, to sami dostali lanie. Jeden człowiek, żeby pobić 7 dorosłych facetów, tak żeby ci na golasa i poranieni uciekali, to jest doprawdy niezwykłe. Czy to jest możliwe? Straszne. A tak działają demony. Pod ich wpływem jeden facet może pobić 7. Może zrywać łańcuchy, którymi go spętano. Czytaliśmy o tym w Ewangelii Mateusza? Tak. To jest możliwe. A czy w mocy demonicznej można przejść boso po rozżarzonych węglach? Można. Biblia mówi, że kto przejdzie po rozżarzonych węglach, czy jego stopy się nie poparzą, to nie jest możliwe. Chyba, że towarzyszy ci moc, która ci to w tym pomoże. A czy może rozbić 5 cegieł naraz gołą ręką? Może. Kochani, słuchajcie, dzisiaj często się mówi do dzieci, zwłaszcza uprawiajcie sport. I wtedy co? Sztuki walki. Karate, kung fu, jiu-jitsu. To są walki, sztuki walki, które pochodzą ze wschodu. Z opanowanego właśnie przez demoniczne siły. Nie ma możliwości, żeby człowiek własną mocą potrafił rozbić gołą ręką cegłę czy kilka desek naraz. To jest wielkie duchowe zjedzenie i niebezpieczeństwo dla młodzieży, dla wszystkich, którzy się tym pasjonują. Wybaczcie, że tak otworzyłem ten nawias. Ale to jest ważne, żeby o tym mówić, szczególnie o tym, że mamy dzieci, znamy ludzi, którzy mają i wiemy, że i trzeba wiedzieć, że tam nie jest tylko sport i ruch, ale jest też duchowość to zaangażowana. Na wschodzie ten mistycyzm religijny przeplatał się z ćwiczeniami tymi cielesnymi, z gimnastyką. Stąd też te rzeczy tak wyglądają, jak wyglądają. To jest bardzo niebezpieczny grunt. Gdzie szukać nadziei? W Jezusie. Powiecie, no w Jezusie, no ale przecież tych 7 poszło z imieniem Jezusa, poszli z Jezusem, no i co? No i powiemy sobie co? Jaki był ten Jezus, z którym poszli synowie z Cewy? To był Jezus, którego głosi Paweł. A to dobre. Paweł nie głosił Jezusa tylko po to, aby ludzie wiedzieli, że ktoś kiedyś taki był, ale po to, żeby każdy go przyjął za swojego osobistego Zbawiciela. Dla mnie Jezus to nie jest Jezus kogoś tam. Jezus Eli, Jezus Piotra, Jezus Andrzeja. To jest mój Jezus. Jest Zbawicielem świata. Jest oczywiście Zbawicielem każdego z nas, ale musi być moim osobistym Jezusem. Ci ludzie tutaj tak zwani, w cudzysłowie tutaj, jak to jest napisane w Biblii Warszawskiej, zaklinacze. W innych tłumaczeniach egzorcyści. To działa na tej samej zasadzie. Jak to jest, że w innych kościołach, które nie mają Ducha Świętego, też są ludzie, którzy wyganiają demony z innych ludzi. Muszą mieć demona, który jest silniejszy niż tamten. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Ale kiedy mam Jezusa, który jest, wiadomo, silniejszy, wygania słabszego. Ale Jezus jest najsilniejszy. I żaden najmocniejszy demon nie może się ostać. Także ci egzorcyści posługiwali się najprawdopodobniej ową wiedzą tajemną dla czynienia cudów. Być może wyganiali demony, ale z pomocą innych demonów. I dla nich imię Jezus to była tylko kolejna dobra formułka magiczna. Zobaczyli, że o, Paweł wygania ludzi z ludzi demonów z imieniem Jezusa. No to my też tak zrobimy, bo to działa. Ale to nie był ich Jezus, ich osobisty Jezus, ich osobisty Zbawiciel, któremu zawierzyli, który pokonał w nich grzech. Inaczej nie da rady. Pozwólcie, że ponownie wrócę do książki Działalność Apostołów i kolejny akapit z rozdziału Efes, kontynuujący poprzednią myśl. Lecz ten, któremu muszą się podporządkować wszystkie duchy zła i który dał swoim sługom władzę nad nimi, miał przywieść do większego jeszcze wstydu i hańby tych, którzy profanowali Jego święte imię. Prawo mojżeszowe zakazywało magii pod karą śmierci. Była ona jednak od czasu do czasu praktykowana przez odstępczych Żydów. W czasie pobytu Pawła w Efezie znajdowali się tam niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich, którzy widząc jego uczynki,
próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tym, którzy mieli złe duchy. I dalej jest opisane właśnie to, co czytaliśmy, jak to im się nie udało tego demona wypędzić, a on sam ich wypędził z tego domu. Że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I słuchajcie słów ducha proroctwa. Ten nieomylny dowód potwierdził świętość imienia Chrystusa. Byli odtąd świadomi niebezpieczeństwa, jakie groziło każdemu, kto wezwie jego imię, nie wierząc w boskość misji Zbawiciela. I padł strach na nich wszystkich, a imię Jezusa było wielbione. I znowu dwie sprawy. Jedna smutna, a druga wprost przeciwnie. Smutne jest to, że można wzywać imienia Jezusa, tak naprawdę go nie znając. Tak naprawdę go nie znając. No tak, słyszeli o nim, użyli tego imienia, ale go nie znają. Tu nawet demon składa lepsze świadectwo niż oni. Bo Jezus, demon mówi, znam Jezusa. Demon mówi, znam Jezusa, a oni tu przychodzą w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, chcemy cię wygonić. Ja Jezusa znam, ale wy najwyraźniej nie. Demon mówi, znam Jezusa i drży. Bo ten Jezus może kazać mu iść precz i zostawić swoją opętaną ofiarę. Demon mówi, wiem, kim jest Paweł. I też drży. Dlaczego? Bo wie, że ten niezłomny apostoł działa w mocy Jezusa, które może go pogonić. No tak. A wy, synowie Scewy, coście zajedli? Czy chcecie mnie wypędzić mocą Jezusa, której nie macie? Mocą Jezusa, z którego nie wierzycie? Która nie zmienia waszego życia na lepsze? To chyba nam przypomina słowa Jezusa, jakie powiedział Mateusza 7, 7 rozdział 22-23. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Bezprawie. Nie postępujecie zgodnie z prawem Bożym. Więc jak możecie twierdzić, że działacie w moim imieniu? Jak możecie twierdzić, że jestem waszym Panem, skoro nie jesteście posłuszni moim przykazaniom? Oczywiście nie musi tak być. Druga sprawa, ta radosna, jest taka, że jak napisała, skutkiem tego wydarzenia był strach, jaki padł na wszystkich, którzy o nim się dowiedzieli. Co to za dobra wiadomość? Strach. Bo ten strach doprowadził do tego, że imię Pana Jezusa było wielbione. Czytajmy dalej, jaki był skutek tych wydarzeń. Pamiętajmy, chodzi o całokształt, tak? Po pierwsze, niestrudzona dwuletnia misyjna praca nauczycielska Pawła w Efezie. Po drugie, cuda, jakich Bóg przez niego dokonywał jako potwierdzenie nauki, którą głosił. I po trzecie, upokorzenie wędrownych magów. I czytamy od 17 rozdziału, 19 rozdział od 17 wiersza do 20. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie i padł strach na ich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Nie jestem pewien dokładnie, ile to jest, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo duża kwota pieniędzy. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Jak komentuje te słowa Ellen White? Czytam. Czasy obecne rzucają światło na fakty, które poprzednio były zakryte. Nie wszyscy wierni, którzy przyjęli chrześcijaństwo, wyzbyli się całkowicie swych zabobonów. W pewnym stopniu nadal uprawiali praktyki magiczne. Teraz, poznawszy swój błąd, wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Zobaczcie. Wyznawali grzechy. Pytanie, czy je porzucali. Nawet wielu z nich, którzy parali się czarnoksięstwem, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Zobaczcie, mamy nie tylko grzech, który jest wyznany, ale jest porzucony, od którego się odcinam. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym czasami mówimy, to jest grzech, który nigdy nie zostaje wyznany ani porzucony. To
jest grzech, który kocham tak bardzo, że nie zamierzam się go pozbyć. I wtedy Duch Święty mówi, to już więcej nic dla Ciebie nie mogę zrobić, bo ja Cię nie mogę do tego zmusić. Tu nikt ich nie zmuszał. Tu były te rzeczy, które się działy, które oni widzieli i Duch Święty działał na ich serce i w końcu powiedzieli, dość, musimy te rzeczy zostawić. Musimy te rzeczy zniszczyć, żeby nie ciągnęły dalej nas i innych. Nawrócenie Efezjanie, czytam dalej z Ellen White, nawrócenie Efezjanie, paląc swe księgi magiczne, udowodnili, że nabrali wstrętu do rzeczy, w których kochali się do tej pory. To właśnie przez magię wystawiali na niebezpieczeństwo swoje dusze i uwłaczali w szczególny sposób Bogu. Teraz całe ich oburzenie obróciło się przeciw magii. W ten sposób złożyli dowód prawdziwości swego nawrócenia. Co jest dowodem prawdziwości nawrócenia? Porzucenie grzechu. Całkowite. I bezkompromisowe. Rozprawy wróżbiarskie zawierały formułki i zasady komunikowania się ze złymi duchami. Były one w rzeczywistości regułami kultu szatana, umożliwiającymi wzywanie go na pomoc i zasięganie od niego informacji. Zostawiając te księgi, uczniowie mogli wystawić się na pokusy, sprzedając je. Naraziliby w ten sposób na pokusę innych. Wyrzekli się królestwa ciemności i aby zniszczyć jego moc, nie wahali się wobec żadnych ofiar. Prawda odniosła zwycięstwo nad uprzedzeniami ludzkimi, nad ich miłością dla pieniędzy. Objawiona w ten sposób moc Chrystusa dała chrześcijaństwu potężne zwycięstwo nad warowną, twierdzą zabobonną. Wpływ tego pamiętnego wydarzenia był większy niż widział go nawet Paweł. Wieści o nim rozeszły się z Efezu szeroko i był to silny bodziec dla sprawy Chrystusa. Długo jeszcze sceny te pozostawały w pamięci mieszkańców, choć apostoł zakończył już swą pracę i były środkami zdobywania nawróconych dla Ewangelii. Piękne, prawda? Mnie szczególnie porusza to zdanie. Prawda odniosła zwycięstwo. Jezus jest prawdą. Swego czasu, może opowiem też swoje doświadczenie, byłem też jako wierzący, to trzeba podkreślić, wierzący przez wiele lat, uzależniony od właśnie różnych rzeczy, przez które Bóg pokazywał mi, że one są niewłaściwe, a ja wprost przeciwnie, mówię, nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, że słucham właśnie takiej muzyki. Nie ma w tym nic złego, że oglądam te filmy. Nie ma w tym nic złego, że gram w te gry komputerowe. Przecież to nie ma na mnie żadnego wpływu. Wielkie oszustwo, kiedy sobie tak mówimy. To, co czytamy, słuchamy, oglądamy, z kim się stykamy, ma wielki na nas wpływ. To są pewne bodźce, które gdzieś tam zostawiają jakieś ślady na psychice. W momencie, kiedy Pan Bóg do mnie konkretnie przemówił, skruszył moje serce, wtedy powiedziałem, Panie Boże, poddaję się. Już więcej nie będę się usprawiedliwiał, więcej nie będę usprawiedliwiał grzechu. Porzucam to wszystko. Zmieniłem właśnie moje przyzwyczajenia, moje rozrywki, moją dietę nawet. Powiedziałem, Panie Boże, teraz Ty króluj. Ja się poddaję. Wyznałem te grzechy. Porzuciłem je. Ale wiecie, tak jak te księgi u tych Efezjan, te stare rzeczy zostały. Tak patrząc na nie, zastanawiałem się, Panie Boże, co mam zrobić? Czy mam zrobić tak jak Efezjanie i spalić się wszystkich w piecu? Czy też może masz inną opcję? Wtedy tak zrozumiałem, że Pan mówi, idź, rozdaj to, co masz, sprzedaj to, co masz, rozdaj Bogu. Dlatego postanowiłem pójść tą drogą, że posprzedawałem te płyty z niewłaściwą muzyką. Mówię, Panie Boże, jeśli tak ma być, to Ty pokaż mi, na co mam teraz wydać te pieniądze. Nie były to wielkie kwoty, na pewno nie takie jak tutaj w Efezie. Już miałem pewien cel, taki charytatywny, na kogo miałem wpłacić, na pewnej chorej osoby, która tam zbierano pieniądze. Ale wtedy na internecie odezwa taka się pojawiła do wszystkich na forum. Pewna osoba miała jechać do Indii na misję. Brakowało jej tam pieniędzy na bilet i takie tego typu rzeczy. I tak przemodliłem się. Panie Boże, czy to dla niej ma być? Napisałem jej wiadomość. Ona mówi, te pieniądze, o które prosiłam w tej kwocie, już wpłynęły, chwała Bogu. Ale nadal potrzebuję. Nadal potrzebuję, bo jeszcze muszę być na to, na takie wydatki. I mówię, no to fajnie. No to mam trochę pieniędzy, które mogę na to przeznaczyć. Ja tu nie chcę się usprawiedliwiać tak jak Ananiasz Safira, mówiąc, że oddałem wszystko, bo pewne rzeczy musiałem zostawić na lokacie, żeby ona mogła funkcjonować. No i oczywiście oddałem z tego dziesięcinę i
dla serwisu aukcyjnego też ich daninę musiałem im spłacić, ale to, co zostało jako jakby ten mój dochód, oddałem lekką ręką. Chociaż mógłbym przecież sobie to zatrzymać. Oczywiście każdy może mieć inne doświadczenie. Czasami jest tak, że są pewne rzeczy, które trzeba wrzucić w ogień. Czasami są pewne rzeczy, które trzeba gdzieś sprzedać, pozbyć się ich gdziekolwiek, aby one nam nie przeszkadzały. Byśmy na nie nie wracali. Najważniejsze jest, żeby one nie były w naszym sercu. Żebyśmy nie wracali do tych pokus. Kiedy oddajemy się Chrystusowi w pełni i chcemy, żeby On zwyciężał na grzech, to nie możemy tych rzeczy, które nas ciągnęły do grzechu, które miały nad nami zły wpływ, nie możemy ich pozostawiać sobie, folgując sobie w nadziei, że one nas nie będą kusić. One są pewnym świadectwem tego, jakie życie prowadziliśmy i one też mogą być kiedyś dla nas lub dla naszych bliskich zgubą. I powiem Wam szczerze, że kiedy pozbyłem się tych rzeczy, kiedy najpierw pozbyłem się tych rzeczy mentalnie, że przestałem tych rzeczy jakby słuchać, oglądać i tak dalej, to niesamowite rzeczy Pan Bóg dokonał w moim życiu. Pewne grzechy, złe myśli, pokusy, nad którymi nie potrafiłem zapanować, raptem zniknęły, jak za pstryknięciem palca. Pan Bóg może zwyciężać w naszym życiu, nasze grzechy, ale tylko wtedy, kiedy pozwolimy Mu działać. Kiedy oddamy Mu nasze serca i pozwolimy, Panie, oczyszczaj to. Oczyszczaj je i równocześnie podejmiemy wysiłki ku temu, aby to, co nas posiadało do tej pory, zostało odsunięte. Jak najdalej od nas. Zniszczone, odsunięte, jakkolwiek. Jezus jest prawdą. Jezus odnosi te zwycięstwa. Ale to tylko wtedy, gdy tak samo jak ci Efezjanie, którzy spalili te księgi i wyznali swoje grzechy. Tylko wtedy, gdy pozwolimy Mu zwyciężać. Nad naszymi uprzedzeniami, miłością do pieniędzy, miłością do grzechu, siłami demonicznymi, lękiem przed śmiercią. Co też wspominaliśmy. To jest szeroki wachlarz jest aspektów, których Pan Jezus chce zwyciężać w naszym życiu. Być może niektórzy zmagają się z kwestią apetytu. Ja też tak miałem. Ale czasami Pan Bóg mi pokazuje, że jeszcze to może zmienić, jeszcze to może zmienić. Nie po to, żebym umarł zdrowszy, ale po to, żebym żył zdrowszy na Jego chwałę. Żeby Bóg mógł lepiej przeze mnie działać. Żeby mój umysł był czystszy i łatwiej przyjmował Jego prawdy. Po to jest reforma zdrowia. I w każdej z tych sfer Pan Bóg może dać zwycięstwo, jeśli Go o to prosimy. I chcemy szczerze wyznać i porzucić nasze grzechy. Osobiście widzę, że teraz zaledwie musnęliśmy jakby ten temat po powierzchni, bo musiałbym mówić może jeszcze więcej. Być może to kazanie wydało się Wam trochę chaotyczne. Nie wiem. Ale zasada jest, jak wierzę, klarowna. Zwycięstwo jest tylko i wyłącznie w Chrystusie. Tylko i wyłącznie w Chrystusie, który żyje w nas i z którym mamy trwałą więź i owocującą więź. Już tu nawet nie mówię o cudach, jak uzdrowienia czy wypędzanie demonów. To też może być. Czemużby nie? Nie takie rzeczy się zdarzały. To jest możliwe zdecydowanie. Ale przede wszystkim pozwólmy Jezusowi zwyciężać nasze wady, słabości i grzechy. Nasze skłonności ku uleganiu pokusom. Jeżeli to poddamy Jezusowi, to wtedy cała reszta będzie możliwa, jeżeli On uzna to za stosowne. Ponieważ nie da się wyczerpać tego tematu, to na zakończenie tego kazania, może że niektórzy się czują zmęczeni, więc dobra wiadomość dla nich, jeżeli kończę. Pierwszy list Jana, rozdział 2, wiersze 27-29. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, czyli namaszczenie Ducha Świętego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was coś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie z kłamstwem, jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, znaczy w momencie, kiedy powróci, tak, Jezus, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. I jeżeli odwrócimy to, my każdy, kto się narodził z Jezusa, ten będzie prawdziwie sprawiedliwy przed Bogiem i ten będzie sprawiedliwie postępował, dlatego że jego życie będzie wolne od grzechu. Trwajmy w Nim.
Tylko tak zwyciężymy. I zwyciężać będziemy każdego dnia. Każdy grzech, każdą pokusę oraz diabła, który jest ich autorem, który za nimi stoi. Prośmy Boga, by nam pomógł zwyciężać. Módlmy się. Powstańcie. Boże nasz Ojcze, dziękuję Tobie za to, że użyłeś tutaj mnie, swojego narzędzia, usłużyć temu zborowi, ale przede wszystkim dziękuję Ci za to, że były tu serca gotowe słuchać Twojego słowa, gdzie zasiewasz je w tych umysłach, w tych sercach. Spraw, aby w nas wszystkich było to gorące, gorliwe pragnienie poznawania Ciebie każdego dnia. Abyś Ty faktycznie w nas zwyciężał. Wszystko, co jest złe, wszystko, co z tego świata próbuje nas zniszczyć, zdeprawować, to pomóż nam odwrócić od tego nasz wzrok i dopomóż nam zwyciężyć nad tym. Sami nie zwyciężymy, ale w Tobie zawsze i na pewno. Panie, daj nam siłę do tego, abyśmy potrafili uczciwie przyznać się przed sobą do naszych słabości i grzechów. Abyśmy potrafili je wyznać i w Twojej mocy porzucić. Panie nasz, chcemy wzrastać w Twoje podobieństwo. Prosimy Cię, aby Twój Święty Duch kształtował w nas Twój obraz. Byśmy, tak jak czytaliśmy w liście Jana, byśmy mogli stanąć przed Tobą niezawstydzeni, ale z odwagą, wiedząc, że przeszedłeś po nas. Czekamy na Ciebie. To pomóż nam, by to oczekiwanie było jak najbardziej prawdziwe, rzeczywiste. Chwała Tobie niech będzie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.